kopalni kryptowalut rozwija się. Po podbiciu serc i umysłów legnickiej społeczności, ci, którzy zajmują się wirtualną walutą i biznesem z nią związanym, wchodzą w region. Działacze szykują się do uruchomienia klubu w Lubinie. Mają za sobą pierwsze organizacyjne spotkanie. 9 sierpnia w lubińskim hotelu Aston spotkali się, by ustalić najważniejsze stopnie działania. Idziemy cały czas jakby w związku to jest ze statutem naszego klubu, czyli i takim głównym motto, Bitcoin pobudza świadomość, czyli głównie chodzi o pobudzanie świadomości w społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie ma na celu ustalenie tak naprawdę może nie tyle co zasad, co podstawowych czynności, które muszą się wydarzyć, które pozwolą na oficjalne otwarcie klubu. Czyli po pierwsze, kiedy, w którym miejscu będą oficjalne spotkania klubu. Oczywiście w środę, w każdą środę, tak jak we wszystkich miastach, które będziemy tutaj łączyć. No i oczywiście ustalenie określonych budżetów związanych jakby z rozwojem klubu. W całej Polsce są ludzie, którzy się tym interesują. Może się to dzisiaj tak jeszcze oficjalnie o tym nie mówi, ale wystarczy poczytać w internecie, zobaczyć po grupach dyskusyjnych. Jest bardzo dużo ludzi, którzy tak naprawdę są w branży, czy są górnikami, czy kopią. I to nie chodzi tylko też o górników tych naszych pod ziemią, ale też właśnie tych kryptowaluciarzy naszych, którzy są w branży po prostu, tak? No i oraz oczywiście wszystko, co za tym idzie, czyli sam trading. No tak naprawdę miasto Lubin dla nas ma bardzo ważne znaczenie, ze względu, że tutaj skupiać się będzie projekt związany z tradingiem, z traderami. Będę miał wielką przyjemność i z dużą radością poprowadzę tutaj klub, ponieważ ta sfera no jakby jest tak mało rozpowszechniona, że ja osobiście szukałem tego przez wiele lat. Wszystkie informacje, które do tej pory gdzieś tam zdobywałem, odbywały się na własnym doświadczeniu, przeszukiwaniu internetu, w poszukiwaniu jakichś ciekawych informacji, czyli można powiedzieć, że przez 5 lat obserwowałem ten rynek, jak to się rozwija, jak to wszystko wygląda i bywało oczywiście różnie, tak, rynek jest zmienny, ale a propos tradingu, to jest temat, który daje bardzo duże możliwości związane z handlem kryptowalutami. Tak jak zakupujemy akcje na tradycyjnej giełdzie i liczymy na ich wzrost, tak samo na giełdzie kryptowalut zakupujemy daną kryptowalutę, licząc na to, że jej cena wzrośnie. Oczywiście ten czynnik związany z jej wzrostem, no na to składa się wiele rzeczy, czyli dana kryptowaluta, jeśli zostaje wypuszczona na rynek, musi się z tym wiązać jakaś ciekawa technologia. To nie jest tak, że wyjdzie sobie jakaś tam kryptowaluta, zostanie wpuszczona na giełdę i ona odniesie sukces. No tak nie jest. Często kryptowaluty tworzą dosyć mocne osobistości ze świata biznesu. Przez to na rynku mamy tych mocniejszych kryptowalut w pierwszej. No, kryptowalut ogólnie jest bardzo dużo, kilkaset, ale możemy zawęzić to do powiedzmy dziesiątki, piętnastki takich najmocniejszych kryptowalut i to właśnie wykorzystujemy w tradingu. Czyli jeśli widzimy w jakiejś kryptowalucie potencjał i są do tego przesłanki technologiczne i są informacje na temat projektów, jakie będą wdrażane przy danej kryptowalucie, no przykładem może być na przykład jedna z kryptowalut, gdzie jej technologia w przyszłości ma być powiązana z wypuszczaniem satelit na orbitę. To jest tylko taki przykład, ale to powoduje bardzo często, że ten popyt na daną kryptowalutę się zwiększa. Czym są kryptowaluty? Jak zarabiać w internecie za pomocą bitcoinów i mnóstwo innych haseł przewija się podczas każdego spotkania działaczy klubu kopalni kryptowalut. Szanse na zrzeszenie się, wspólne działania, systematyczne spotkania będą mieli więc i lubinianie. Myślę, że jest to fantastyczne przedsięwzięcie, które uświadomi ludziom, jaki potencjał drzemie w kryptowalutach i jak ten rynek prężnie się rozwija. Wielokrotnie gdzieś ten temat, nawet czy w mojej pracy, czy gdzieś słyszę na mieście, gdzieś ten temat cały czas się przewija. Napotykam powiedzmy jakieś przypadkowe osoby,
I podczas rozmowy, tak, zadaję im na przykład pytanie, czy wiedzą, co to jest Bitcoin, to praktycznie 90% osób już o nim słyszało, nie wiedzą dokładnie, że tak powiem w cudzysłowie, z czym to się je, tak? Ale już słyszeli, wiedzą, że no, cena jego jest bardzo wysoka w tej chwili, także myślę, że ta świadomość gdzieś jest, ale nie do końca. Klub powstał właśnie po to, żeby pomagać takim ludziom zrozumieć, co to jest Bitcoin, co to jest technologia blockchain, tak? W cudzysłowie, że tak powiem, poprowadzić ich za rączkę. Lubin to nie wszystko. Legnicy działacze klubu Kopalni Kryptowalut ruszają w Europę. Naszą ideą jest w ogóle zrzeszenie wszystkich ludzi związanych z branżą kryptowalut, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Ja osobiście jestem odpowiedzialny za stworzenie oddziału klubu w Dublinie, w Irlandii, ponieważ tam też zamieszkuję od 12 lat. I będziemy ten klub otwierać w najbliższej przyszłości i w tym momencie jesteśmy na etapie tworzenia procedur, w jaki sposób nowe oddziały mają powstawać, w jaki sposób mam je wspierać w rozwoju i w zrzeszaniu nowych członków i tworzeniu nowych oddziałów za granicą. Jeżeli chodzi o Dublin, to naszym planem nie jest tylko stworzenie klubu dla Polaków związanych z kryptowalutami, z tą branżą, ale w założeniach będzie to klub angielskojęzyczny, więc nie tylko Polacy mogą do niego przyjść, również jesteśmy otwarci na inne narodowości, czy na Irlandczyków, czy na inne narodowości mieszkające w Irlandii. Jest tam bardzo wielu Czechów, bardzo wielu Rumunów, czy też innych narodowości z Europy Wschodniej, Brytyjczycy. Więc jesteśmy otwarci na wszystkich. Tutaj nie ma żadnego rozgraniczenia, kto jest skąd. Kryptowaluty łączą ludzi na całym świecie i cała branża łączy ludzi na całym świecie. I też my tworzymy klub dla wszystkich, nie tylko dla Polaków. Jesteśmy, jakby nasza kolebka jest tutaj w Polsce, bo zaczęliśmy się rozwijać tutaj w Legnicy, teraz jesteśmy w Lubinie. Natomiast tworzymy klub ogólnoeuropejski, w przyszłości ogólnoświatowy, więc pierwszy oddział międzynarodowy będzie w Dublinie i tworzymy już go niebawem. Dublin jest takim jakby początkiem, odskocznią. Dlaczego Dublin na przykład, dlaczego zaczynamy od Dublina, a nie na przykład od Londynu? No, możemy powiedzieć, że w Dublinie bardzo wiele firm, instytucji finansowych bardzo interesuje się technologią blockchain. Bardzo mocno inwestują w zespoły inżynierów, w zespoły ludzi, którzy zajmują się programowaniem w tej technologii i inwestują bardzo mocno w rozwój tej technologii. W Dublinie możemy znaleźć siedziby takich firm jak Google, jak PayPal. Irlandia jest krajem, który bardzo mocno przyciąga takie firmy technologiczne i również firmy z sektora finansowego. Pozostając w temacie programowania i programistów, warto wiedzieć, że jest okazja na dobrą współpracę z kryptowaluciarzami. Otwieramy kampus nowych technologii, potrzebujemy programistów, ludzi z pasją, ludzi znających się na sprzęcie, na koparkach. Testujemy dzisiaj koparki, jak one działają, jak można podkręcać karty. Tworzymy kopalnie i zapraszam wszystkich ludzi, którzy chcą z nami uczestniczyć w tym projekcie. Równolegle ze spotkaniem w Lubinie w Legnicy odbywała się dyskusja dotycząca m.in. OneCoina. 3 miliony ludzi to jest taki złoty sufit, szklany, ktoś woli, gdzie ilość kryptowaluty przy dużej ilości ludzi daje takie bezpieczeństwo, że żaden wielki biznes nie przyjdzie i nie będzie mógł w tej kryptowalucie zamieszkać. Wszystko wskazuje na to, że za 2 tygodnie pierwszy zamiejscowy klub kopalni kryptowalut ruszy w Lubinie. Potem krok po kroku o działaczach z Legnicy usłyszy być może cały świat.